zanim będę usługiwał, chciałbym powiedzieć takie słowo od siebie. Bracia i siostry, drodzy zebrani, jestem bardzo poruszony i zaszczycony tym, że mogę tutaj dzisiaj usługiwać, że mogłem wczoraj też wam usługiwać przez cały dzień. Naprawdę dla mnie to jest przywilej i jednocześnie radość, kiedy mogę dzielić się Bożym Słowem. Dziękuję za zaproszenie pastorowi, bratu Jankowi i wierzę w to, że dzisiaj też będzie dobry czas przebywania w Bożej obecności, tak jak jest cały czas do tej pory. Bardzo lubię tę pieśń. Odkąd się nawróciłem, czyli jakieś 20 lat temu, i kiedy pierwszy raz ją usłyszałem, dotknęła mego serca i ciągle dotyka ta pieśń. Moi kochani, w położonym między wielkimi jeziorami malutkim amerykańskim miasteczku Reed City obok jednego z domów stoi wysoki 3,5-metrowy krzyż, a na nim jest taka mała tabliczka z napisem Stary Szorstki Krzyż. Dom George'a Bernarda, kompozytora naszego ukochanego hymnu. Ta tak znana pieśń powstała w roku 1912. Pastor Bernard był duchownym Kościoła Metodystycznego i przez 40 lat służył jako wędrowny kaznodzieja przebudzeniowy i przemierzał Stany Zjednoczone. Do Pana odszedł całkiem niedawno, bo w 1958 roku. I nie wiem, czy wiecie, ale ta pieśń powstała wtedy, kiedy on przeżywał swój bardzo głęboki duchowy kryzys. I Bóg dał mu tę pieśń. I wiecie, zaczął się zastanawiać nad tym, jaka jest rola krzyża w życiu chrześcijanina. I zrozumiał, że chodzi o dużo więcej niż tylko o symbol religijny. Zrozumiał, że tutaj chodzi o sedno Ewangelii. Nie wiem, w jakim duchowym stanie jesteś dzisiaj, drogi bracie i siostro. Czy masz góry, wyżyny w swoim życiu, czy może masz doliny? Ale jedno wiem, że każdy z nas powinien dobrze znać przesłanie o krzyżu, aby móc doświadczyć duchowego odświeżenia i jego mocy. Amen? Musimy je znać. Pierwszy list do Koryntian 1,18 mówi tak. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I tak już jest, moi drodzy, że krzyż Chrystusowy dla jednych jest zgorszeniem, jest głupstwem, ale dla nas jest mądrością Bożą. Dla niektórych krzyż kojarzy się z nieszczęściem, z chorobami, ze złymi doświadczeniami, ale dla nas jest mocą Bożą. I wczoraj przez prawie cały dzień mówiliśmy o tym, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu. Mówiliśmy o tym, jakie było dzieło na krzyżu Golgoty. I mówiąc bardzo tak skrótowo, chcę to powtórzyć, że na krzyżu Golgoty dokonała się niezwykła zamiana. Jezus wziął na siebie nasze odrzucenie, którego doświadczyliśmy od ogrodu Eden, a dał nam swoje synostwo i akceptację. Jezus na krzyżu Golgoty wziął na siebie skutki naszego nieposłuszeństwa, a nam dał ducha poddania. Nie wiem, czy wiesz, ale duch Chrystusowy jest duchem uległym, duchem posłuszny Ojcu. Dlatego nowonarodzone Boże dzieci nie są buntownikami. Mają ducha Chrystusowego, ducha uległego, ducha, który chce być posłuszny Bogu, ducha, który chce być posłuszny Bożemu Słowu. Dalej na tym krzyżu dokonała się zamiana. Jezus wziął wszystkie nasze grzechy, a nam dał swoją sprawiedliwość. To nam należna była śmierć, ale On ją wziął na siebie i dał nam swoje życie. Biblia mówi, że Jezus na Golgocie wziął na siebie całe przekleństwo prawa, całe przekleństwo zakonu, a nam wszystkim, i Żydom, i poganom, dał swoje błogosławieństwo. Pismo Święte mówi, że On na krzyżu zamienił, wziął na siebie nasze choroby, nasze cierpienia, nasze słabości, a nam umożliwił doświadczanie Jego uzdrowienia. I świadectwo tego słyszeliśmy wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj. Chwała za to niech będzie Bogu. Jezus na krzyżu wziął nasze słabości, nasze niemoce i Biblia mówi, dał nam swoją moc. Moc do prowadzenia zwycięskiego, sprawiedliwego życia w Chrystusie. Cudowna zamiana. My daliśmy Mu to, co najgorsze, najbardziej brudne z nas, a On nam dał to, co jest najlepsze, co jest błogosławieństwem. Dlatego dziękuj Bogu za krzyż, za to wszystko, co Jezus na nim uczynił dla nas. I moi kochani, my możemy to dzieło krzyża streścić jednym słowem i tym słowem jest pojednanie. Doskonałe pojednanie Boga z człowiekiem, doskonałe pojednanie Boga, ludzi między też sobą. Żydów i pogan, wszystkich ludzi z sobą. Ale poselstwo o krzyżu ma także drugą stronę. Jest jak medal, który ma dwie strony. I na tym medalu z jednej strony widzimy, co Jezus uczynił dla nas. Widzimy Jego doskonałe dzieło. Ale druga strona medalu jest taka, i to dziś będziemy rozważać, co krzyż Chrystusa czyni z nami. I wydaje mi się, że nie zawsze w kościołach chrześcijańskich zwiastowane jest z równą mocą poselstwo o tym, co krzyż czyni z nami, tak jak chętnie i często mówimy o tym, co krzyż uczynił dla nas. Wiecie dlaczego? Bo tak jesteśmy stworzeni, że nam zawsze łatwiej jest brać niż dawać. Ale to poselstwo ma dwie równorzędne, równoważne strony. A więc dzisiaj zastanowimy się, rozważymy w Bożym Słowie, co krzyż Jezusa czyni z nami. I od razu mówię, poselstwo nie będzie łatwe, nie będzie łechcące, ale będzie biblijne. Amen? Otwórzmy sobie Ewangelię Świętego Łukasza, 14 rozdział. Będziemy czytać od 25 do 33. A szły za Nim, za Jezusem, liczne tłumy. I obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc budować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, ale nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I moi drodzy, to przesłanie Jezusa, te kilkanaście słów Jezusa, możemy również streścić jednym słowem. A tym słowem jest rozdzielenie. Tym słowem jest podział. A więc krzyż Jezusa jest znakiem pojednania, ale także jest znakiem podziału. Dwie strony medalu. Wiecie, nie wiem, co myśleli słuchający wtedy ludzie Jezusa, ale wiem jedno, że radykalny charakter tych słów nie zostawiał im zbyt wielkiego pola manewru, ponieważ te słowa radykalnie konfrontują nasze wyobrażenia o życiu dla Pana jak my sobie to wyobrażamy, z tym, jakie są jego oczekiwania. I myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że nie są to ani łatwe, ani przyjemne słowa. Tak samo jak ani łatwym, ani przyjemnym jest krzyż, do którego wzięcia Chrystus nas wzywa. Jestem tego świadomy, że głoszę do pokolenia współczesnych chrześcijan. I wiecie, nasze pokolenie współczesnych chrześcijan, ludzi żyjących w dobrobycie zachodniej cywilizacji, zostało przyzwyczajone do takiego obrazu zawsze zgadzającego się z nami, słodkiego, kochanego, miłego Pana Jezusa. Jezusa, który nie przeszkadza nam w ogóle w codziennym życiu. Jezusa, który nic więcej nie oczekuje poza tym, żeby Go przyjąć do serca. Jezusa, który się cieszy, że raz na jakiś czas, jak poczujesz taką potrzebę i będą dobre warunki zewnętrzne, to przyjdziesz do zboru nabożeństwo. Żeby się pastor ucieszył i bracia, i Pan też się będzie cieszył. Wiecie, dla takich chrześcijan te słowa są naprawdę strasznie brutalne. Są dziwne, wręcz nie na miejscu. Dlatego wielu z takich chrześcijan mówi w ten sposób. To jest taka przenośnia literacka. Pan Jezus tak naprawdę nie miał tego na myśli, co powiedział. Bracie i siostro, te słowa Jezusa niezwykle precyzyjnie oddają Jego oczekiwania od tych, którzy uważają się za Jego naśladowców. To poselstwo ma dzisiaj szansę zweryfikować Twoje serce. Ma szansę począsnąć Tobą, jeżeli gdzieś zagubiłeś się w swojej drodze za Panem. Ma szansę wejść na właściwe tory. I tu po raz pierwszy, moi drodzy, widzimy, że krzyż czyni podział. Oddziela prawdziwych naśladowców Pana od całej reszty sympatyków i zwolenników. Tak na marginesie, nie wiem skąd wzięła się kategoria w naszych zborach podziału na członków i sympatyków. I nie wiem, co z tą drugą grupą zrobić. Wychodzi na to, że ja nie chcę mieć w zborze sympatyków Jezusa, ale naśladowców. A więc jeżeli twój status jest sympatyka, zrób coś z tym. Bo Jezus nie szukał sympatyków. Słuchajcie, zobaczcie, kiedy czytam Ewangelię, to widzę, że Jezus Ewangelii nigdy nie zabiegał o sondażowe poparcie. Nie czytał gazet, ile ma procent w różnych obopach. Czy mu podskoczyło? Jezus nie zabiegał o tłumy na spotkaniach, na nabożeństwach, czy tak zwanych marszach dla Jezusa. O, było nas dużo. Wiecie, kiedy czytam do Ewangelię, to widzę, że on nie szukał fanów, zwolenników, sympatyków. Co więcej, jego oczekiwania nie były obliczone na poklas tłumów. To jest niezwykłe. To raczej brzmi zniechęcająco. No nie jest tak? Chodź za mną, ale najpierw. W nienawiści. Rodzina, bliscy, wszystkiego, co masz, to się wyrzeknij. To jest zachęcająco? Już widzę, jak wszyscy marynarki, hurra, fajnie, idziemy, wspaniałe warunki. Zacznij czytać Biblię tak, jak tam jest napisane. Słyszysz, co Jezus mówi? On mówi o wyrzeczeniach. Ile razy głosimy Ewangelię? Przyjdź do Pana, a On da Ci wszystko. A Jezus mówi, przyjdź do mnie i zostaw wszystko. Bracia i siostry, potrzebujemy wejrzeć w Boże Słowo tak, jak ono jest napisane. I widzę, że Pan Jezus nigdy nie poddał się presji ilości za jakość. Za Nim chodziły tłumy. Biblia mówi, tłumy niezliczone. Był bardzo popularny. I On nigdy nie szedł na kompromis, by tych ludzi przy sobie zatrzymać. Jest taka historia opisana W Ewangelii Świętego Jana w 6 rozdziale, gdzie Jezus nakarmił tłumy. Tłumy chciały już Go porwać i uczynić królem. Mówi, tak, dobry człowiek, karmi nas za darmo, daje nam jeść, rozmnożyć może wszystko, co chce, super będzie król. I czytamy, Jezus usunął się, nie chciał tego. Gdyby mu zależało na popularności, no mówi, dobrze, no to jak chcecie, to mogę być królem waszym. Co więcej, zaraz potem wygłosił takie nauczanie, że wszystkie te tysiące odeszły, a tylko zostało 12 uczniów. Jak ja bym się teraz poczuł, gdybyście wszyscy wstali jak jeden mąż i kobieta i wyszli przez drzwi i tylko tu stało tych 6 tu w pierwszej ławce? Trochę dziwnie. Wyobraź sobie, tysiące ludzi odchodzi, mówiąc, trudna jest ta mowa, kto tego może słuchać? Zabrali się i poszli. I Pan Jezus nie wziął gaśnicy i mówi, słuchajcie, do 12, ej, a wy chłopaki, poczekajcie, nie odchodźcie wy też. Zostańcie ze mną, chociaż wy 12. Tak mówił Pan Jezus? Co on zapytał? Wy też chcecie odejść? I całe szczęście, że Piotr miał na tyle zdrowego rozsądku, że powiedział, Panie, gdzie my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Zostali przy Nim. Tam ci odeszli. Trudna jest ta mowa. Jezus nie zabiegał o popularność. On nie odwołał swego nauczania, swoich poglądów, dlatego, żeby zatrzymać ludzi. To ludzie, oczekiwał, że to ludzie pójdą za Nim, a nie On za nimi. To znaczy naśladowanie Jezusa. I moi kochani, kiedy patrzę do Ewangelii, to widzę, że Jezus swoje poselstwo kierował do wszystkich ludzi, do każdego człowieka, ale też oczekiwał od każdego człowieka indywidualnie odpowiedzi. Zobaczmy jeszcze raz 25 werset z 14 rozdziału Ewangelii Łukasza. A szły za Nim liczne tłumy, a więc była masa ludzi, a On obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie. A więc wezwanie jest do każdego z nas z osobna. Do każdego z nas osobna. Jezus tak czynił, bo szukał i nadal szuka oddanych naśladowców. A tę grupę ludzi określał im mianem uczniowie. Gdybyśmy popatrzyli do Nowego Testamentu i dokonali pewnej statystyki występowania słów, to stwierdzimy, że tak popularne dzisiaj słowo chrześcijanin, używane w milionach razy, używane jako nasza tożsamość, naszych wyznań, naszej wiary, naszych przekonań, jako wyznacznik, który oddziela jednych od drugich, wierzących w Jezusa od niewierzących w Jezusa. Zobaczmy, dzisiaj używamy słowa chrześcijanin bardzo popularnie i często. Gdybym teraz Ciebie zapytał, kim jesteś, to prawdopodobnie byś powiedział, że jesteś chrześcijaninem. Ale w Nowym Testamencie to słowo występuje tylko 3 razy. Myśmy to odwrócili totalnie. Tylko 3 razy. Inne popularne słowo wśród nas, słowo wierzący, aby oddzielić nas, wierzących, od tamtych niewierzących, występuje tylko 19 razy. A słowo, które ciężko w Kościele usłyszeć, a tym bardziej, żeby ktoś o sobie tak mówił, rzadko kiedy, powiem wam, ja nie słyszałem. Dopóki nie podprowadziłem osoby do tego miejsca, nie słyszałem takiej deklaracji. Słowo uczeń, naśladowca występuje 269 razy. Co się stało z nami, że mówimy o sobie chrześcijanie, a nie uczniowie? Pomyśl o tym. Coś może się pokręciło w naszym chrześcijańskim życiu. Ta statystyka słów, słowo uczeń występujące 269 razy wyraźnie i dobitnie pokazuje nam, jakich naśladowców Jezus oczekuje. Amen? On nie chce mieć chrześcijan, przepraszam, jakoś uraziłem, nie chce mieć wierzących, a On chce mieć uczniów. Amen? Tak właśnie jest. On chce mieć oddanych naśladowców. Jego nie interesują zwolennicy, sympatycy, fani, czy jak ich tam nazwać. I moi drodzy, bycie naśladowcą, bycie uczniem Jezusa to nie jest opcja do wyboru. Ja sobie zaznaczę kwadracik, tak, chcę być naśladowcą, a ty sobie mówisz, ja tylko taki będę sympatykiem. Nie będę się za bardzo angażował, nie będę przesadzał. No bez przesady z tym Jezusem i z tym naśladowaniem. Nie, w Nowym Testamencie to nie jest opcja. To nie jest dla wybrańców, dla gorliwców. To nie jest nawet dla pastorów tylko, czy liderów, czy jakichś tam zaangażowanych ludzi. To jest opcja dla każdego, kto chce iść za Jezusem. Nie ma innej możliwości. Jezus ma uczniów, Jezus ma naśladowców, ma ludzi, którzy dokonali decyzji, dokonali wyboru na to, że z powodu wiary w Niego godzą się na oddzielenie od całej reszty. I myślę, że w tym kontekście łatwiej jest zrozumieć nam, co to znaczy, kiedy Jezus mówi, że są dwie drogi. Szeroka, na której jest wielu, i wąska, na której jest niewielu. Na której drodze jesteś dzisiaj? Jak sobie myślisz, jestem chrześcijaninem, to chyba na wąskiej. No chyba, może, nie wiem. Mam wątpliwości. Bo wielu chrześcijan jest w naszym kraju. Wiesz co? Wąska droga jest tylko dla uczniów. Dla tych, którzy biorą swój krzyż i idą za Jezusem. I wiecie, obraz krzyża jest niezwykły. W starożytności, kiedy ta kara była wykonywana na ludziach, jeżeli kogoś widziano, jak szedł z krzyżem, to wszyscy wiedzieli, że on już nie wróci. Droga krzyża jest drogą tylko w jedną stronę. To jak bilet w jedną stronę. Nie ma powrotu. Nie ma powrotu. Taka jest droga krzyża. Dlatego, że zadaniem krzyża było uśmiercić swoją ofiarę. To był cel tego narzędzia. Nikt sobie nie niósł krzyża i machał, no to do zobaczenia wkrótce, za 3 godziny jestem z powrotem. Nie, nie będziesz, bo to jest droga tylko w jedną stronę. Jakiego więc podziału dokonuje krzyż Chrystusa? Wrócimy sobie zaraz do naszego fragmentu, który dzisiaj czytaliśmy, i zobaczymy po pierwsze, że krzyż oddziela nas od naszego największego wroga. Kto jest naszym największym wrogiem? Ci, co byli wczoraj, to wiedzą. Nasze ja, nasze stare życie. Ten stary, całkowicie zepsuty egoista, który mieszka w naszym wnętrzu. To jest to słynne ja. A co ja z tego będę miał? A czemu ja mam się poświęcać? A co dla mnie inni robią? I tak ja, dla mnie, mi, dla mnie, ja. Takie wiecie, wyhodowane ja. I o tym Biblia mówi, że jest ten stary człowiek, który musi zostać wyeliminowany. Łukasza 14:33. Tak więc każdy z was, tak więc każde ja, które się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. To zmienia całkowicie optykę chrześcijaństwa. Nie pytasz, co ja będę miał, tylko Panie, co chcesz, abym czynił. Co więc Jezus powiedział w tym miejscu? Naśladowanie mnie, wzięcie krzyża oznacza twój wybór, że ja, mówi Jezus, będę na pierwszym miejscu w twoim sercu przed każdą inną rzeczą. Krzyż oddziela nas od nas samych, od tego starego człowieka. Efezjan 4:22. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Słowo do ludzi wierzących, nawróconych, do Bożych dzieci, nie do pogan. Wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I jak to zrobić? Jak to z siebie zewlec? Oczywiście mamy też odpowiedź w Bożym Słowie. Jest na to tylko jeden sposób. Wiecie jaki? Krzyż. Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I jeżeli chcesz się pozbyć tego swojego starego, wstrętnego, zepsutego egoisty w swoim wnętrzu, to musisz dać mu specjalne miejsce na krzyżu i tam go zabić. Czy wiesz, dlaczego Jezus powiedział, żeby brać krzyż na siebie codziennie? Bo coś wam powiem, tak jak dzisiaj brat pastor powiedział, prawdą jest, że każdego dnia jest świeża manna dla nas z nieba. Ale prawdą jest to, że każdego dnia musimy podjąć decyzję, że dzisiaj idziemy za Jezusem i dzisiaj ten stary człowiek będzie ukrzyżowany w Jego imieniu. Rozumiecie to? Żeby On dzisiaj nade mną nie panował. Jest taka fajna fraszka nieżyjącego już fraszkopisarza polskiego Jana Stautingera. Wiecie, jak ona brzmi? Tam, gdzie rządzą moje żądze, tam niestety ja nie rządzę. Więc jest miejsce dla tego kogoś na krzyżu, dla naszego starego ja. Tam musi on zginąć. A więc krzyż po pierwsze czyni podział, oddziela stare w nas od tego, co nowe i jest wyjście, aby pozbyć się tego starego człowieka, ukrzyżować go. Po drugie, krzyż czyni podział w świecie. I kiedy mówię o świecie, to nie mam na myśli gór, lasów, jezior, tego pięknego Bożego stworzenia, ale mam na myśli cywilizację, która zbuntowana jest przeciwko Bogu. I my żyjemy w takich czasach, kiedy ten bunt jest coraz bardziej widoczny, a my będziemy coraz bardziej jakby przymuszani, czy będzie się nas oczekiwało jasnej deklaracji, po której stronie jesteśmy. I jako chrześcijanie nie możemy się zgodzić z powodu krzyża na rzeczy, które są niezgodne z Bożym Słowem, a są wynikiem zbuntowanego świata. Nie zgodzimy się na małżeństwa homoseksualne i nie możemy się zgodzić, bo to jest wbrew Bożemu Słowu. I tu stawia nas krzyż, czyni podział, a zobaczcie, Jezus powiedział, jeżeli mnie nienawidzili i was będą nienawidzieć. Taka jest logika krzyża. List Jakuba mówi, nie możesz być przyjacielem świata, bo jesteś nieprzyjacielem Boga. Krzyż czynił podział. Oddziela nas od tej zepsutej cywilizacji, dla której, jak mówili Sława do Koryntian, krzyż jest głupstwem. Koryntian 1:22 i następne wersety. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Ale dla nas, powołanych i Żydów, i Greków, czyli pogan, mówiąc ogólnie, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. A Jezus mówi takie słowo. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest Jego, a jednakże ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wiesz, być może teraz patrzysz na mnie dziwnie, o czym ja mówię, ale powiem ci jedną rzecz, że jeżeli nie doświadczasz przeciwności z powodu swojej wiary, to chyba coś jest nie tak z twoją wiarą. Rozumiesz to? Bo krzyż jest znakiem podziału. Prędzej czy później będzie konfrontacja, która sprawi, że będziesz musiał się określić, po której stronie jesteś. Pamiętajmy o tym. A więc krzyż czyni podział w świecie. Wielu wierzących mówi takie świadectwa, że oto są w pracy wyśmiewani na przykład. Kpią sobie z nich ludzie. W towarzystwie nie mają kolegów, nie mają znajomych, ponieważ są wyszydzani ze swojej wiary. Jak chłopu coś odwaliło. Jakaś dziwna kobieta ma coś tam pod sufitem nie tak. Co tam gada ciągle o Jezusie. Jesteśmy szykanowani. Nasze dzieci w szkołach są nieraz szykanowane. Tylko dlatego, że ktoś określiliśmy się jako ludzie wierzący. Wiesz, może nigdy tego nie doświadczyłeś. Bo może nikt nie wie, że jesteś wierzący w ogóle. Też tak może być. Mnie tam, bracie, nikt nie prześladuje. No, komu powiedziałeś, że wierzysz w Jezusa? No też nikomu. No to super. Kiedyś na pogrzebie jednego człowieka chowano chrześcijanina i byli jego koledzy z pracy i mówili, no to nie wiedzieliśmy, że on do tego kościoła chodził. Aha. Nie wiedzieli. Nie miał okazji nigdy im powiedzieć. Był na pewno sympatykiem Pana Jezusa, jakimś dobrym fanem, ale na pewno nie był naśladowcą. Kolejna rzecz, i być może dla niektórych to będzie rzeczywistość, której sami doświadczyli. Być może dla innych to będzie zdziwienie i zszokowanie, ale musimy wiedzieć, że krzyż czyni również tę rzecz. Łukasza 14:26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Czy dociera do was głębia tych słów? Spotkałem dziesiątki oburzonych chrześcijan. Jak Pan Jezus mógł tak powiedzieć? To mam matkę nienawidzieć? To ja mam ojca nienawidzieć? Swoją żonę nienawidzieć? Niektórym by to pasowało, tak. Tu akurat żonę to by pasowało. Dzieci, braci, o co chodzi? Na jednej grupie domowej przekonywano mnie, że przekład jest warszawski trochę zły. Na szczęście teraz w internecie mamy różne przekłady biblijne zebrane i wiecie co? Te wszystkie starsze przekłady, nie współczesne, starsze, mają to samo słowo. Chyba z 5 czy 6 przekładów. Taki współczesny przekład, taki nowoczesny, to ma troszeczkę inaczej. Kto bardziej miłuje ojca i matkę niż mnie, nie jest mi godzien. Takie złagodzone, wiecie, takie polukrowane, takie masełko na nożu. Tak, żeby, tak wiecie, prawie, że takie do przełknięcia. Tutaj chodzi o związek emocjonalny, tu chodzi o pierwszeństwo w miłości. Tutaj jest przeciwstawienie, to jest hebrajskie sposób myślenia. Miłość i nienawiść to są dwie skrajne rzeczy. Tu nie chodzi o to, żeby ich nie lubić, tu chodzi o to, żeby wybrać Jezusa jako pierwszego. Jezus mówi, naśladowanie mnie oznacza, że ja będę na pierwszym miejscu w twoim sercu przed każdym innym człowiekiem, nawet ci najbliższym. Rozumiesz? Znam świadectwa, gdzie z powodu Jezusa w rodzinach tak zwanych chrześcijańskich młodzież czy ludzie, którzy, właśnie to była wtedy młodzież, która opowiedziała się za Panem Jezusem Chrystusem, była w wieku dorosłym niemal, 18-19 lat, była bita przez swoich rodziców i wywalana z domów. Z tak zwanych domów chrześcijańskich, katolickich. Kiedy matka czy ojciec powiedziała, co ty, synu, zwariowałeś, ojciec bił swoje dzieci. Krzyż przynosi podział w rodzinie. Dlaczego? Bo krzyż odróżnia fanów tradycyjnie wierzących, z pokoleń wierzących, od tych, którzy są naśladowcami. I zobaczcie, ta nienawiść zawsze się objawi. Ja, kiedy swoją podjąłem decyzję, by pójść za Panem Jezusem, również doświadczyłem takiego czegoś. W domu mi powiedziano, nie masz po co wracać. Wyrzekamy się ciebie, nie jesteś naszym synem. Trochę mnie to bolało, że bardziej kochali księdza Darka Suszka niż samego Darka Suszka. Okej. Ale nie cofnąłem się. Przez 3 czy 4 tygodnie byłem człowiekiem bezdomnym. Na parafii już nie mieszkałem, a domu już nie miałem. Ale nie cofnąłem się. Straciłem wszystkich tak zwanych kolegów. Przy okazji to pokazuje, kto jest twoim przyjacielem, a kto nie. Rozumiesz to? Straciłem wszystkich przyjaciół. Byłem gotowy na to, że będę musiał wszystko sprzedać. Nie miało to znaczenia. Powiedziałem, idę za Jezusem i się nie cofnę. Dzisiaj po 20 latach, dzięki łasce Bożej, mój tato się nawrócił rok przed śmiercią. Poszedł do Pana. Mama ma zupełnie inne z nami relacje, zupełnie inne. Mam nadzieję, że się nawróci, ale rzecz się całkowicie odwróciła. Ale gdybym się cofnął, nie wydarzyłoby się nic. Rozumiesz to? Jezus mówi, jeżeli bardziej miłujesz, jeżeli jakikolwiek człowiek jest na pierwszym miejscu przede mną, nie możesz być moim uczniem. Pamiętajmy, że to wszystko jest w rękach Bożych. Bóg doprowadza rzeczy do dobrego finału. Ja jestem Bogu wdzięczny, że mój tato odszedł do Pana jako osoba z Nim pojednana. A więc krzyż oddziela nas od nas samych, starego człowieka od nowego. Krzyż przynosi podział w świecie, przynosi podział w rodzinach i jeszcze jedna rzecz. Teraz trzymajcie się mocno, bo niektórzy mogą spaść z ławki. Krzyż czyni podział w Kościele. Co to znaczy? Oddziela prawdziwych wierzących od fałszywych braci. Kim są fałszywi bracia? To są ci ludzie, którzy chcą iść za Jezusem bez niesienia swojego krzyża. Mówią, Jezus tak, krzyż nie. My wierzymy, wprawdzie nie praktykujemy jeszcze. Takich spotykam wszędzie i w swoim starym życiu, jak chodziłem po kolędzie. Wie, ksiądz, my to taki wierzący, ale nie praktykujący. I myślałem sobie, och, to jak się nawróciłem, to jest świat, tak może być. Ale wiecie co, jestem pastorem 14 lat i stwierdziłem, że mam kategorię ludzi w zborze, również wierzących i niepraktykujących. Mam dwie osoby w kościele, że kiedy one do zboru przyjdą, wiem na pewno, że jest Wielkanoc. I mówię, bracie, jak ten rok szybko zleciał. Witaj, cieszę się, że jesteś. A on tak, na święta trzeba przyjść. Mówię, okej. Uznaję tylko wielkanocne, bo jest prawdziwym chrześcijaninem. Boże Narodzenie to jest, katolicka tam jakaś tam bajka, nie? Że w grudniu. On tego nie uznaje. Ale Wielkanoc tak, jak najbardziej. Każdego roku jest na nabożeństwie. Od 10 lat. Wierzący, niepraktykujący. Mam takiego człowieka z Boże. Nie wiem, ty może, bracie, jeszcze nie wiesz, że takich masz, ale pewnie masz. Sama deklaracja, mówienie, tak, należy do Pana, to jest za mało. I Nowy Testament nie boi się, moi kochani, Nowy Testament nie boi się w tych sprawach być bardzo ostry i radykalny, ponieważ ostry i radykalny jest krzyż. W Biblii nie ma czegoś takiego jak ekumenizmu. Wszyscy chrześcijanie do jednego worka. Ty wierzysz sobie tak, my sobie wierzymy tak, ale wiesz, wierzymy w tego samego Boga. No nie wiem, czy tak jest. Ja wierzę w Boga, którego objawia Biblia, a nie ludzkie dekrety. Tutaj to brzmi bardzo tak, wiecie, u was chyba ciężko, to macie dżingielów. Tam wszyscy sobą spotykają się i modlą. Krzyż czyni podział w Kościele. Zobaczcie, co pisał Paweł apostoł. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potem nie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Co mówili ci fałszywi bracia w Galacji? Jezus tak, zbawienie z łaski tak, ale jeszcze mamy w zanadrzu cały zakon. Trzeba się obrzezać. Trzeba jeszcze prawo zachowywać. I jeżeli Paweł tutaj napisał, że on ani na chwilę nie ustąpił, ani się nie poddał, to wiecie co? Ja z tego fragmentu widzę, że tam była niezła, mocna, gorąca kłótnia. To nie była dysputa teologiczna. Paweł był na jednym krzesełku z mikrofonem, tam byli na drugim i tak, a ja uważam, że, a oni, ale my uważamy, że, a Paweł, ale nie no, bracia się mylicie, bo ja uważam, że. Wiecie co? Ja byłem na Bliskim Wschodzie, byłem w Izraelu i widziałem kiedyś, jak ze sobą Żydzi dyskutowali. Myślałem, że się oni zaraz pobiją na te argumenty. Nie, oni tylko dyskutowali. To było bardzo gorące. Tam nie ma, tutaj nie ma takiego oł, tutaj naprawdę, jeżeli Paweł pisze, ani na chwilę nie ustąpiliśmy, to tam było ostro. My czytamy Nowy Testament jakimiś oczami XXI wieku. Warto jest zobaczyć tak troszeczkę głębiej. Filipian 3:18-19. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także mówię z płaczem, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Tu mowa jest o tak zwanych wierzących. Końcem jest ich zatracenie, Bogiem jest ich brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Jakże pogodzić człowieka, który ma pewność zbawienia z Chrystusem, z drugim człowiekiem, który wierzy, że będzie w czyściu? Jak to pogodzić? Jak pogodzić człowieka, który ma jedynego pośrednika, Jezusa Chrystusa, z człowiekiem, który jeszcze się modli do Marii? Jak to pogodzić? Jak pogodzić Pana, który jest w niebie na tronie, z tym, który ponoć jest w tabernakulum? Jak to pogodzić? Czytajcie Boże Słowo. Ja byłem kiedyś księdzem i wiem, o czym mówię. Jezus z Biblii jest zupełnie kimś innym, niż wielu chrześcijan mówi w tym kraju. To nie ten sam Jezus. To musisz wiedzieć, jak to brzmi strasznie nieekumenicznie. Tak, bo jedność jest w Jezusie, prawda jest w Jezusie i Słowo Boże jest prawdą. W taką jedność ja wierzę. Opartą na Bożym Słowie w Jezusie Chrystusie. W żadną inną nie. Rozumiesz to? Tego się nie da pogodzić. Tak właśnie jest. I to jest radykalne przesłanie krzyża. Albo wierzysz Bożemu Słowu, albo wierzysz w różne inne rzeczy. Ale jedno czyni, że jesteś jego naśladowcą, a drugie sprawia, że jesteś tylko sympatykiem, zwolennikiem, nie wiem kim tam jeszcze. Jakimś tam chrześcijaninem. Ale na pewno nie naśladowcą. To jest księga, na której ja się nawróciłem, której się trzymam i której się nie wyprę. Rozumiecie to? Jezus zapłacił zbyt wielką cenę za każdego z nas, żebyśmy w swoich jakichś tam teoriach, dywagacjach to wszystko deptali. A więc, drogi bracie i siostro, Jezus na krzyżu zapłacił najwyższą cenę za nasze zbawienie. My nie zrobiliśmy nic. Dał nam całe bogactwo zbawienia i to był całkowicie Jego koszt. Kiedy jednak my decydujemy się naśladować Pana Jezusa, bierzemy swój krzyż na siebie i to jest nasz koszt. Nie ma ani taniej łaski, ani taniego chrześcijaństwa. Nie ma takich rzeczy. Ale chcę powiedzieć coś jeszcze jednego. Mimo tego, że koszty są duże, to jednak korzyści z pójścia za Panem są wielokrotnie wyższe. Bez porównania wyższe. Jakie są korzyści? Każdy z nas, który pojednał się z Panem i z Jego naśladowcą, przede wszystkim ma cudowną możliwość osobistej relacji z Nim. Nasz Pan może mówić do każdego z nas poprzez Ducha Świętego, którego nam dał. Każdy człowiek, który jest Jego naśladowcą, który oddał Mu swoje życie, ma pewność przebaczonych wszystkich grzechów. Ma pewność swojego zbawienia. Ma pewność tego, że jest całkowicie z Bogiem pojednany. Kiedy wyznałem swoje grzechy Bogu, kiedy oddałem Mu swoje serce, pierwszą rzeczą, jaka mnie dotknęła, to był wspaniały Boży pokój. I nie opuszcza mnie do dzisiaj. 20 lat tak jest. I mam nadzieję, wierzę w to, że tak będzie do końca mego życia. Boży pokój. Cudowny Boży pokój. Wiem, że między mną a Bogiem nie ma już żadnej przeszkody. Wiem, że jestem po właściwej stronie. Po której Ty dzisiaj stronie jesteś? Jezus nie zabiegał o zadowalanie ludzi. My tego też nie róbmy. My głośmy proste poselstwo krzyża. Jasne poselstwo krzyża, które pozwoli nam się określić. Albo tu, albo tu. Nie ma środka. Pamiętacie Eliasza na górze Karmel? Kiedy był sąd nad tymi wszystkimi prorokami fałszywymi? Co rzekł do Izraela? Mówi tak, dokąd będziecie kuleć na obie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, służcie Jemu. Jeżeli Baal, służcie Jemu. Nie kuśtykajcie na obie strony. To jest wezwanie do Kościoła dzisiaj. Określ się w końcu. Jeżeli Jezus nie był w stanie być przyjacielem dla wszystkich, to Ty też nie będziesz. A więc tym błogosławieństwem, jest to, że masz pokój, że masz radość w sercu, masz nadzieję w sercu. Owocem tego jest to, że Bóg nam daje ducha miłości, ducha mocy Bożej i jeszcze bardzo ważna rzecz, niepopularna w naszych kręgach charyzmatycznych, o której trzeba mówić, Bóg nam daje ducha trzeźwego myślenia, żebyśmy za bardzo nie odlecieli, czyli stały umysł. Jezus obiecuje, że będziemy wydawać obfity i trwały owoc w naszym życiu. Co więcej, On nam obiecuje, że kiedy jesteśmy z Nim, On nam da głębsze wejrzenie w sprawy Boże. Moi drodzy, Jezus, kiedy nauczał, mówił do tłumów, a Biblia mówi, a potem na osobności tłumaczył jeszcze raz wszystko swoim uczniom. Ja wierzę w to, że kiedy my z Nim przebywamy tak intymnie, blisko w modlitwie, Bóg nam pewne rzeczy objawia. Nawet nie wiecie, ile razy byłem zły w środku na taką sytuację, kiedy jeszcze będąc księdzem przychodzili do mnie, przepraszam za określenie, zwykli ludzie, no bo my duchowni to zawsze tacy niezwykli jesteśmy, a szczególnie księża, to już w ogóle jest taka kategoria nadludzi. Jednego razu jechałem na wycieczkę z młodzieżą i zatrzymaliśmy się w lesie i mówię, dziewczyny na prawo, chłopaki na lewo, a ktoś pyta, a ksiądz gdzie? No w sumie ja wiem, no faktycznie. Powiedziałem, a ja pod autobusem. Tak ludzie myślą. A więc kiedy jesteś z Nim na osobności, On daje ci głębsze wejrzenie. I wiecie, przychodzili do mnie ludzie, zwykli ludzie i coś mi z Biblii mówili. Ja mówię, jejku, skąd oni to wiedzą? Ja się 6 lat uczyłem w seminarium, musiałem zdawać egzaminy, a tu taki hydraulik na przykład, czy mechanik mi tu gada takie rzeczy i tu gada dobre rzeczy, no ale skąd on to wie? No właśnie stąd, z Bożego Słowa. Na szczęście ono nie jest zamknięte, jak niektórzy myślą, tylko dla wybrańców. Słowo Boże jest dla każdego. I kiedy studiujesz, czytasz, przebywasz w nim, Bóg daje ci objawienie, daje ci poznanie rzeczy, które wielu ludzi zadziwia. Ile razy było tak, że kiedy komuś coś mówiłeś, ktoś mówi, a skąd ty to wszystko wiesz? Nie? Było tak? Ty taki jak my, a tak więcej wiesz. No bo jest ta różnica. Ja mam księgę, którą czytam, a ty masz książkę, która czeka na kolędę. I to jest różnica. A więc Jezus obiecał te rzeczy. I patrząc finalnie, owocem bycia z Nim jest pewność spotkania się i nagroda od Pana Jezusa. Zbawienie jest darem łaski, ale jest nagroda w niebie, dla tych, którzy żyją dla Pana ofiarnie. Są dwie różne rzeczy. A więc wszyscy będziemy zbawieni, którzy oddaliśmy Panu Jezusowi swoje serca, uwierzyliśmy w Niego, jesteśmy Jego naśladowcami, ale będziemy mieli różne nagrody w niebie. Dla niektórych brzmi to jak herezja, ale tak jest. Czytajcie Biblię. Niebo to nie Chiny ludowe, gdzie każdy dostanie katankę, czapeczkę i tenisówki. Nie? Tam są różne nagrody. Tak? Pamiętamy list do Koryntian? Kto budował ze słomy, z trawy, z siana, wszystko spłonie, tylko zostanie fundament, jakim było przyjęcie Pana Jezusa i będzie ocalony. Ale kto wznosił ze złota, drogich kamieni, otrzyma swoją nagrodę. Dlatego, kochani bracia i siostry, warto dobrze żyć. Nie po to, żeby na Bogu robić wrażenie, ale po to, żeby sobie zarobić na dobrą nagrodę w niebie. A jak się martwisz, jak to będzie, że ktoś będzie zazdrosny, nie martw się, tam nie będzie zazdrości. Wiesz, gdybym tutaj postawił dwa naczynia, takie duże wiaderko i taką szklankę, to mam pytanie, oba są pełne wody, w którym jest więcej wody? No wiadomo, w wiaderku, nie? Niż w szklance, tak czy nie? Macie wyobraźnię w ogóle, tak? Ktoś, tak sobie tam coś, tak? Tu jest wiadro, widzicie to wiadro? Okej, jest pełne wody, szklanka też pełna wody. Gdzie jest więcej wody? Wiadrze. Okej. Pytanie drugie. Które jest bardziej pełniejsze? Obydwa są tak samo pełne, rozumiesz? Tak będzie w niebie. Ty masz wiadro, Panie, ja nie chcę, ale będę miał szklankę. Rozumiesz? Obaj będziemy pełni i ja Tobie nie będę zazdrościł ani Ty mi, bo już bardziej się napełnić nie da. To są Boże nagrody. Ale Bóg mówi, Ty dostaniesz więcej, a Ty mniej. Rozumiemy to? I Biblia jeszcze mówi więcej. I jest jeszcze wiele, wiele więcej rzeczy przygotowanych dla tych, którzy Go kochają. Dzisiaj rano na modlitwie był wspaniały fragment Bożego Słowa i ten fragment mówi o błogosławieństwie na tej ziemi, a następny, który odczytam, będzie mówił o błogosławieństwie już po tym życiu. Jeremiasza 29, 11, 14. Pan mówi tak. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. A gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, i odmienię wasz los. To jest na teraz. Wspaniałe słowo. I 1 Koryntian 2,9. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A to nas czeka. Dlatego tutaj wszyscy, jak siedzimy, jeżeli będziemy z Panem, będziemy robić jedną rzecz w niebie. Będziemy chodzić z rozdziawioną buzią. Ja. I wiesz co? I braknie ci wieczności, żeby tak się dziwić. Dlatego są potem pieśni chwały dla Boga. Rozumiesz? Będziemy śpiewać i się dziwić. Panie, i jeszcze to, i jeszcze to. Będzie cudownie. Warto o tym pomyśleć. To życie to nie wszystko. Krzyż nas przyprowadza do życia wiecznego. Warto więc być naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa.